Dzień dobry Państwu. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym otwieram dzisiejszą 41. sesję Rady Miejskiej Witkowy. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Chciałbym Państwu przypomnieć, że rady są transmitowane, odtwarzane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji zamieszczone są na stronie internetowej www.witkowo.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest burmistrz gminy miasta Witkowo. Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej umieszczanej przed wejściem na talę sesji oraz ze stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta Witkowie pod adresem www.witkowo.pl. Tablety wszyscy mają, radni, przygotowane? Problemy techniczne. Jeszcze raz sobie prześladują, ale za chwileczkę rozpocznijmy poprzez sprawdzenie porad. Już problem techniczny został opanowany. Szanowni Państwo radni, proszę o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum w aplikacji e-sesja. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych na ogólną liczbę 15, a więc Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejszą sesję uważam za otwartą. Proszę o powstanie. Proszę o Radę Gminy Miasta Witkowa. Przechodzimy do punktu trzeciego.
Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę pana Daniela Gazińskiego, burmistrza gminy miasta Pitkowa, o przedstawienie informacji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawię Państwu informację z mojej działalności za okres od 26 maja do praktycznie dnia wczorajszego, czyli 29 czerwca. Uczestniczyłem w obchodach Święta Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz Święta 33. Powickiej Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Brałem udział w międzypokoleniowym pikniku rodzinnym zorganizowanym w Powidzu pod honorowym patronatem ministra Zbigniewa Hoffmana oraz wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego. 6 czerwca uczestniczyłem w konwencie samorządowym zorganizowanym przez starostę Gnieźnieńskiego. Tematem przewodnim spotkania było funkcjonowanie szpitala pomnik Chrztu Polski oraz kwestie dotyczące 10. edycji imprezy kulinarnej pod hasłem Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni. Ponadto zorganizowałem spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu naszej gminy. W czasie spotkania omówiliśmy arkusze organizacyjne szkół na nowy rok szkolny oraz sprawy bieżące placówek oświatowych. 22 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno. Natomiast 30 maja i 20 czerwca pracownicy Urzędu Gminy Miasta Witkowie uczestniczyli w spotkaniach dotyczących opracowywanej strategii dla obszaru ZIP Gniezno. W czasie spotkań dyskutowano m.in. o harmonogramie prac nad dokumentem oraz projektach planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 21-27. W ciągu najbliższych miesięcy wspólnie z ekspertami związku zostanie przygotowana kompleksowa strategia dla całego obszaru zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Również w czasie odbytych spotkań doradcy Związku Miast Polskich omówili poszczególne etapy współpracy oraz przedstawili pierwsze efekty badań ankietowych zrealizowanych wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Niedługo rozpoczną się też badania ankietowe wśród naszych mieszkańców obszaru partnerstwa. Proszę o udział Państwa już teraz. Ankieta już jest, z tego co mi wiadomo, aktualnie dostępna na naszej stronie internetowej oraz na naszych portalach społecznościowych. Kolejne robocze spotkanie w tym temacie zaplanowano na 5 lipca. Uczestniczyłem w prezentacji i wykorzystaniu maty do ćwiczeń zakupionej przez Akademię Karate Besuto. Ponadto brałem udział w zakończeniach roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2. W czasie tych uroczystości wręczyłem stypendia burmistrza gminy miasta Witkowo dla wyróżniających się uczniów. Wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w mszy świętej pożegnanej księdza Franciszka Jabłońskiego, który funkcję proboszcza witkowskiej parafii pełnił przez ostatnie 3 lata i praktycznie pełni do dnia dzisiejszego. Ponadto byłem w spotkaniu z kierownictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz biurem projektowym. Spotkanie dotyczyło modernizacji stacji uzdatniania wody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Złożyłem również okolicznościowe życzenia wszystkim samorządowcom z okazji Dnia Samorządu oraz wszystkim działaczom kultury z okazji Dnia Pracownika Kultury. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska i gospodarki wodnej, trwa realizacja zadania pod nazwą likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie naszego powiatu. Wykonawcą zadania jest spółka Ecopol z siedzibą w Truszczu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 nowych wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Ponadto udzielono 2 dotacje celowe z budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotyczy to Wiekoła i Sokołowa. Przyjęto również od 2 właścicieli nieruchomości zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzew zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 2017 prawo wodne rozpoczęto przegląd obszaru i granic aglomeracji Witkowo, która obejmuje swym zasięgiem tereny objęte istniejącym i planowanym systemem kanalizacji sanitarnej zakończonym oczyszczaniem ścieków. Przegląd aglomeracji dokonuje się co 2 lata i ma on na celu aktualizację obszaru i granic aglomeracji Witkowo w zakresie miejscowości podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz planowanych do podłączenia, jak i również liczby mieszkańców objętych systemem kanalizacji sanitarnej. Zlecono obsadzenie, nawożenie i pielęgnację wież kwiatowych i domic z kwiatami sezonowymi na terenie Witkowa oraz klombu na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Ponadto zlecono ustawienie dodatkowych toalet przenośnych na okres wakacyjny na terenie plaży w Wiekowie i przy zabytkowym drewnianym wiatraku w miejscowości Kamionka. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, 30 maja poznaliśmy wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polskich Ład, program inwestycji strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu. Gmina i miasto Witkowo otrzymała finansowo wsparcie dla 2 projektów w wysokości 10 700 000 zł. Obejmuje to 2 projekty. Pierwszy dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie. Całkowita wartość tego zadania opiewa na kwotę 5 263 000 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład mamy zagwarantowane 5 milionów, czyli wkład własny to jest ten ogonek, stanowi 5% wartości zadania. Drugi projekt dotyczy zadania pod nazwą budowa chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin i obejmuje budowę chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin. Jeżeli chodzi o Ruchocinek, zadanie polegać będzie na wybudowaniu nowego odcinka wzdłuż drogi powiatowej i gminnej prowadzącej do miejscowości Witkowo oraz wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Mielczyn. Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej, który oddzielony będzie od jezdni odrzeżem betonowym oraz opaską zieleni, natomiast w miejscu styku z istniejącą drogą krawężnikiem betonowym. Dodatkowo przebudowane zostaną wjazdy do posesji, uzupełnione zostaną oznakowania pionowe i poziome. W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych urządzone zostaną przejścia dla pieszych. Natomiast jeżeli chodzi o Skorzęcin, to planuje się budowę nowego chodnika, który pozwoli skomunikować centrum miejscowości z funkcjonującym ośrodkiem wypoczynkowym. Ta projektowana infrastruktura łączyć się będzie bezpośrednio z istniejącą już ścieżką rowerową, która biegnie z miejscowości Witkowo. W miejscu połączenia projektowanego chodnika z istniejącą drogą dla rowerów zaprojektowano również przejście dla pieszych, które zostanie dodatkowo oświetlone lampami hybrydowo-solarnymi i znakami aktywnymi. Chodnik posiadać będzie nawierzchnię asfaltową o szerokości około 2 metrów, co również umożliwi dopuszczenie tak zwanego ruchu rowerowego. Również dodatkowo w tej samej miejscowości planuje się wybudowanie nowego odcinka z chodnika kostki betonowej, który połączy istniejącą drogę dla rowerów z centrum wsi oraz przełożenie fragmentu chodnika zlokalizowanego właśnie w tej miejscowości. Wartość tego zadania to jest kwota 6 milionów złotych. Kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 5 milionów 700 i również wkład własny jak poprzednie zadanie to jest 5% wartości zadania i tutaj dla tej inwestycji to jest 300 tysięcy złotych. I w tym zakresie już 15 czerwca otrzymaliśmy
wstępne promesy, jeżeli chodzi o dofinansowanie tych inwestycji. I jak Państwo pamiętacie, mamy jeszcze z tyłu głowy jeden projekt, my to mówimy tak potocznie, po PGR-owskich, po zlikwidowanych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. I było to trzecie rozdanie, złożyliśmy wtedy też maksymalnie można było złożyć, to wykorzystaliśmy dwa projekty czy dwa zadania. Jedno to budowa dróg miejscowości Skorzęcin i tutaj chodzi o tą wymianę czy pobudowanie w miejscu istniejących płyt właśnie nowego odcinka asfaltowego. A drugie zadanie w tym zakresie połączenie trzech w zasadzie miejscowości Gorzykowo, Odrowąż i Mierzyn. Według kosztorysu wartość tych wniosków to kwota ponad 7 milionów złotych i jeżeli byśmy otrzymali dofinansowanie, to też jest nadzieja, że 95% dofinansowania, 5% naszego udziału, to by była tam kwota ponad 142 tysiące. 10 czerwca podpisałem umowę o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz instalacji z zakupem tabliczki promocyjnej w ramach kolejnego etapu projektu pod hasłem Biało-Czerwona. Po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych łączny koszt zakupu tych elementów do tego zadania to kwota trochę ponad 3,5 tysiąca złotych. Przypominam, że projekt ten był wynikiem zaangażowania naszych mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu, bo to głosowanie odbywało się poprzez internet i dzięki poparciu naszych mieszkańców zakwalifikowaliśmy się do realizacji tego zadania. 27 czerwca podpisałem dwie umowy o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w ramach 12. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Pierwszy projekt obejmuje rewitalizację Parku Sołeckie Kondowo. Drugi obejmuje sołectwo Małachowo Złych Miejsc. No tutaj ostatnio czytałem często na ten temat, że oczekujemy się, doczekaliśmy. Na jedno i na drugie zadanie mamy przyznane po 50 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o zadanie związane z Chłądowem, kosztorys jest na 156 tysięcy. Przypominam, że dostaniemy na to 50, czyli różnica to jest nasz udział. Natomiast Małachowo Złych Miejsc jest na okrągło około 100 tysięcy i tam również dostaniemy 50 tysięcy jako dofinansowanie. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze w tym roku te zadania zostaną zrealizowane. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zakończyła się ocena złożonego w marcu tego roku wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą Słoneczna Przystań. Tutaj chodzi o stworzenie tej strefy rekreacyjnej przy Tężni Solankowej w Witkowie. Ale otrzymaliśmy informację, że projekt nas nie dotrzymał dofinansowania i znalazł się na liście rezerwowej. No i tutaj będziemy się chwilę zastanawiać, czy liczyć na tą listę rezerwową, czy ewentualnie realizować z własnych źródeł, bo przypominam, że tam mamy około 50 tysięcy na własnych środków na to zadanie. Natomiast w Ministerstwie Sportu i Turystyki trwa ocena dwóch wniosków, które złożyliśmy. Pierwszy wniosek to jest duży, modernizacja stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Witkowie i praktycznie można powiedzieć, że obejmuje kapitalny remont, przebudowę tego obiektu. Koszt to według kosztorysu jest prawie 7 milionów złotych. Liczyliśmy również, bo wykazywaliśmy do Polskiego Ładu, że dostaniemy 95% dofinansowania. Okazało się, że nie znalazł się w tej kategorii, więc tutaj odpada nam to 95% dofinansowania do tego całego kosztorysu. Natomiast oczekujemy jeszcze rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
czyli Ministerstwo Sportu, z tym, że maksymalna kwota, jaką będziemy mogli, zakładając, że otrzymamy pozytywną opinię, otrzymać na dofinansowanie, to jest kwota 2,5 miliona złotych. No i jeżeli przyjdzie mi decydować, to też będę się tutaj mocno zastanawiał, no bo kosztorys jest 7 milionów, dostanę 2,5, więc reszta po naszej stronie, a budżet jest tak skonstruowany, zresztą wcześniej, później tam będę też się ustosunkowywał. Do tego, co w tej chwili wiemy, to i tak musimy zaciągnąć kredyt, a no, to jest zadanie, które jeszcze gdzieś tam jest w powijakach, jak i również to zadanie, które za chwilę przeczytam. Drugie zadanie obejmuje polepszenie przyszkolnej infrastruktury sportowej. Chodzi o remont kapitalny boiska przy ulicy Czerniejewskiej. No tam, jeżeli byśmy dostali dofinansowanie, to mniej więcej po 50%. Kosztorys jest na okrągło na 800 tysięcy, więc te 400, jeżeli by było pozytywnie, jesteśmy w stanie tutaj w naszym budżecie poszukać. W maju do Wielkopolskiego Rzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe złożyłem wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia dla lokalnego lidera życia sportowego w gminie w ramach zadania organizator sportu w środowisku wiejskim. Do projektu decyzją przedstawicieli Litwowskiego Środowiska Sportowego zgłoszono pana Huberta Lisiaka, którego kandydatura została zaakceptowana i który będzie realizował ten projekt na terenie naszej gminy. Organizator będzie zajmował się m.in. tworzeniem warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, do rozwoju sportu wśród lokalnej społeczności. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie dla tej osoby, to będzie ono częściowo pochodzić z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie. Natomiast po naszej stronie, po stronie gminy, będzie dofinansowanie w wysokości 500 zł brutto miesięcznie. I jeżeli chodzi o czas trwania tego projektu, od czerwca do końca tego roku. 24 czerwca do siedziby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu złożyłem dodatkowy wniosek o objęcie dopłatą w tym roku przewozów autobusowych na linii Witkowo-Ostrowite Prymasowskie-Witkowo. Trasa to jest taka pętla o długości około 35 km. Łączny koszt według naszych obliczeń to jest prawie 40 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania byłaby 35, czyli po naszej stronie byłoby około 5 tysięcy. Jeżeli będzie pozytywna odpowiedź wojewody, to te przewozy ruszą od 1 września do końca roku. Ale oczywiście zależy, czy dostaniemy to dofinansowanie. Tu w tym temacie odbyliśmy również spotkanie z sołectwami tych poszczególnych tras. Także sołtysi są na bieżąco, jeżeli chodzi o to całe przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o inne sprawy, trwa realizacja zadania pod nazwą przebudowa ulicy Jana Pawła II, Armii Poznań i budowa ulicy Różanej w Witkowie i w Małowie Wierzbiczanym. No widzimy, że prace ruszyły. Zgodnie z tym, co mówiłem, odbywa się ruch, jest utrudniony, ale nazwijmy, odbywa się wahadłowo, tak żeby nie zamykać dostępu do tych dużych sklepów, do targowiska, no ale żeby cokolwiek robić, to też no, są utrudnienia i liczymy na wzajemne tutaj zrozumienie. Przypomnę, że oferta cenowa na te zadania to jest 5 milionów, prawie 5,5 miliona złotych i wykonawcą tego zadania jest firma drogowa Begiel z Nekli. Również kto się interesuje tymi tematami inwestycyjnymi, można zauważyć, że ruszyła realizacja projektu zadania pod nazwą Środowisko, Wiedza i Alternatywne Technologie. Polega to na utworzeniu powiatowego centrum stacji meteorologicznych i wiedzy przyrodniczej,
którego liderem jest właśnie powiat gnieźnieński, a gmina i miasto Witkowo jest partnerem niefinansowym tej inwestycji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 14-20. W ramach zadania na terenie naszej gminy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie powstaje stacja pogodowa wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości uczestników w zakresie ochrony środowiska i przyrody, edukacja ekologiczna. Ten projekt realizowany jest na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego, czyli praktycznie na każdej gminie i polega właśnie na budowie takich 9 obiektów, jak tutaj ten, który powstaje przy Szkole Podstawowej nr 2. Wartość zadania, mówię o całej inwestycji, nie tylko tutaj Witkowo, ale o tych 9 na terenie powiatu, to jest prawie 2 miliony złotych. Powiat uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie na kwotę 1 400 000 zł. No i zgodnie z założeniami ta inwestycja ma być zrealizowana do końca tego roku. Również ruszył się temat tych komputerów pod hasłem, to jest zadanie wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym, granty w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Też Państwa uczulałem, że no, jako gmina, która praktycznie ma prawie 350 bodajże wniosków do zrealizowania na ogólną kwotę prawie 1 300 000, był ogłoszony przetarg. Mówiłem, że niektóre gminy o tyle mają dobrze, że nie potrzebują ogłaszać i tam już ten temat, te komputery dotarły do poszczególnych uczniów. No u nas to się przeciąga, bo musieliśmy zrobić mało, że przetarg, to jeszcze przetarg tak zwany unijny, który też rządzi się swoimi prawami. Powiem tak, że w postępowaniu, w którym wpłynęła jedna oferta, firma jest z Katowic, prawie że idealnie wstrzeliła się w tą naszą kwotę, bo 1 297 000, i w tej chwili trwa procedura sprawdzająca oferenta. No, żeby było lepiej, to niby firma z Katowic, a cała dokumentacja w języku angielskim, więc tu już jest na starcie problem. Ale no, jeżeli będą te warunki, powiedzmy, firma będzie spełniała, to myślę, że do może końca listopada powinniśmy już rozdzielić te komputery. Chyba że też również od razu ostrzegam, jeżeli nie będą warunki spełnione przez oferenta, może się okazać, że będziemy musieli na daną chwilę, nawet nie wiem, czy nam, powiedzmy, ministerstwo przedłuży taką możliwość zorganizować kolejny przetarg. No, są zasady nieubłagalne i tego nie przeskoczymy. Wspominałem już częściowo, też jeszcze będę mówił, ale tutaj Państwu powiem, że również ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego. Wystąpiliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o opinię zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 100 000 zł. Otrzymaliśmy zgodę, że jesteśmy wypłacalni i taki ruch możemy zrobić, natomiast w ostateczności zrezygnowaliśmy z wysokości 300 000 i praktycznie wystosowaliśmy ogłoszenie na kwotę 4 800 000 i otwarcie ofert nastąpi bodajże około 20 lipca. Również ogłosiliśmy postępowanie, jeżeli chodzi o dowozy dzieci do szkół na nowy rok szkolny 22-23. Tutaj otwarcie ofert nastąpi na początku lipca.
Jeżeli chodzi o inne sprawy, podpisałem umowę na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącą przebudowy Jana Pawła II, Armii Poznań, Różanej z firmą pana Adama Chmielewskiego ze Słupcy za cenę 65 tysięcy złotych. Zadanie zgodnie z przetargiem będzie realizowane do 30 kwietnia, co nie znaczy, że ten ruch będzie utrudniony do końca kwietnia. Również podpisałem umowę z firmą Albert Gwoździcki na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Folwar, polegającej na dobudowie chodnika na długości około 0,45 km za cenę 15 tysięcy złotych. Również podpisałem niedawno umowę, jeżeli chodzi o projekty i nadzory z firmą na sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pod nazwą budowa ulic w miejscowości Witkowo i dotyczy to ulicy Bolesława Chrobrego, dotyczy ulicy Kosynierów, dojazd w kierunku tego bloku, dotyczy to ulicy Bajecznej. Ta dokumentacja opiera na kwotę 18 tysięcy brutto i zadanie, jeżeli chodzi o te sprawy dokumentacyjne, będzie wykonane do końca sierpnia. Natomiast zobaczymy, bo tutaj dokumentacja to jest jeden temat, natomiast wykonawstwo, żeby tutaj Państwo nie zrozumieli, że jak robimy dokumentację, to automatycznie do końca roku zrobimy inwestycje, na których dokumentacja dotyczy, bo również przymierzamy się, a trzeba planować do przodu, będzie kolejny nabór w Polskim Ładzie i trzeba mieć dokumentację, żeby w odpowiednim czasie złożyć. Jeżeli otrzymamy promesę na łącznik Gorzykowo-Odrogą-Mielży, to na tych dokumentacjach tych ulic się zakończy. Natomiast jeżeli nie otrzymamy, to być może, że któreś wybierzemy którąś z tych dokumentacji do realizacji jeszcze w tym roku. Ale no, na ten temat nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Tak jak powiedziałem, musimy tutaj zaciągać pasa, bo czasy są trudne, coraz gorzej o pieniądze, coraz gorzej o wykonawcę. No zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Inne sprawy, zlecono profilowanie równiarką wraz z wałowaniem dróg gminnych na terenie, tutaj nie będę czytał, ale w większości naszych miejscowości te były realizowane, które były skończone, były wykazane. Robiła to firma Zestrzałkowa za cenę prawie 25 tysięcy złotych. Również zakupiliśmy brakujące znaki drogowe za kwotę 3,5 tysiąca. Zleciliśmy koszenie poboczy dróg gminnych dla firmy, która to robi, jest spółdzielnia kółek rolniczych z Witkowa. Jeżeli chodzi o promocję i imprezy kulturalno-sportowe, 27 maja doszło do przekazania nowego sprzętu mobilnego na potrzeby naszego miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Witkowie. Dzięki temu jednostka będzie realizować zadania polegające na nadawaniu numerów PESEL dla obywateli Ukrainy oraz będzie obsługiwała wnioski i świadczenia pieniężne związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem cudzoziemców. Wspólnie z zastępcą radnymi Rady Miejskiej w miarę naszych możliwości uczestniczyliśmy w licznych piknikach oraz festynach, które z różnych okazji były organizowane. Tutaj nie będę wymieniał, ale no, większość naszych sołectw organizowała. Z tej okazji pragnę podziękować właśnie tym wszystkim organizatorom, którzy zdecydowali się, czy to z okazji Dnia Mamy, czy z okazji Dnia Dziecka, takie przedsięwzięcie zorganizować. No, pozwoli to na pewno na integrację
lokalnej społeczności. Także tu za te działania organizacyjne bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, to już po raz ósmy na terenie naszego Dubusia rozegrano dziecięce zawody wędkarskie. Inicjatywa nie byłaby możliwa, gdyby nie główny organizator w postaci dzierżawców tego obiektu. Również oprócz samorządu sponsorem był pan Wiesław Wilkowski ze sklepu Pubertus. Również sponsorem był wiceprzewodniczący naszej rady pan Marian Walczak. W zmaganiach wzięło udział 15 młodych adeptów, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, czyli wędkarstwo. No, tym osobom zawsze towarzyszą najbliżsi, albo ojciec, mama, albo dziadkowie, i tym razem również tak było. Dobiegł końca projekt pod nazwą Pływam Dalej, który był kontynuacją zajęć z zakresu programu powszechnej nauki pływania pod hasłem Umiem Pływać. Przedsięwzięcie zainicjowane i przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2. Adresowane było do dzieci w wieku 10-14 lat mieszkających na terenie naszej gminy, no i polegało na doskonaleniu zdobytych umiejętności pływackich. I miałem okazję uczestniczyć w tym podsumowaniu, które odbyło się 3 czerwca właśnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. 11 czerwca również z zastępcą oraz radnymi uczestniczyliśmy w Dniu Otwartej Strażnicy, która to została otwarta z inicjatywy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj mamy Witkowo, Skorzęcin, Gorzykowo, Lubocinek. Na placu przy remizie, czyli na ulicy Nowej, na uczestników tego wydarzenia czekało dużo atrakcji, były pokazy, prezentacje tego nowego sprzętu. Przypomnę, że to był sprzęt, który został zakupiony w ramach budżetu obywatelskiego. Tak jak poprzednie lata, pierwotnie wynosił on 150 tysięcy złotych, natomiast później prawie 25 tysięcy. No musiałem, ale dołożyłem, nie obcinając zakresu zakupowego poszczególnych jednostek. No i praktycznie ten budżet obywatelski i sprzęt kosztował 175 tysięcy i po prostu te otwarte drzwi były podziękowaniem ze strony druhów strażaków mieszkańcom naszej gminy, którzy za tym budżetem obywatelskim popierającym te działania strażackie głosowały. 11 czerwca wraz z reprezentacją naszego samorządu brałem udział w drugim turnieju piłki siatkowej służb mundurowych. Walka toczyła się o puchar burmistrza. Jeżeli chodzi o zawodników, to były służby mundurowe, były to ochotnicze straże pożarne z Mierzyna, z Wiekowa. W sumie było 9 drużyn. No tutaj też muszę pochwalić naszą drużynę samorządowców, w której brał udział ich zastępca, pan Marek Wiatrowski, tutaj pan Paweł Lisiak, pan Krzysztof Bykowski, pan Tomasz Janas, pan Paweł Roszyk, pan Krzysztof Kołodecki. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Żydowo. Drugie miejsce zdobyła drużyna Komendy Powiatowej Policji z Gniezna, a trzecie miejsce przypadło jednostce OSP z Mierzyna. 18 i 19 czerwca obchodziliśmy 21. edycję Dni Witkowa. Oprócz wielu inicjatyw towarzyszących, głównymi punktami imieni miasta była sobotnia gala MMA z okazji 10-lecia klubu sportowego MMA Witkowo oraz niedzielny koncert Gwiazdy Wieczoru, którym był tym razem wokalista pod pseudonimem Mrozu. I w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tych imieni naszego miasta, mianowicie organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, strażakom, pracownikom urzędu, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Kultury i Sportu oraz tym, których no, tutaj nie zanotowałem, a którzy
pomagali nam tradycyjnie zorganizować tegoroczne obchody Dni Witkowa. Finansowano transport na zawody uczniowskie ze szkół podstawowych do Poznania i do Strzałkowa. Dofinansowano również przewóz członków i sympatyków Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Kromnik oraz Witkowskiego Oddziału Związku Emerytów i Rencistów w ramach wydarzeń Powitanie Lata, w których miały również przyjemność uczestniczyć Koło Gospodyń z Mierzyna i Uchocinka oraz Sołectwo Mierzyn podpisały projekt pod hasłem Puk Puk, Dzień Dobry, zapraszamy po zdrowie. Inicjatywa polega na poprawie kondycji fizycznej i stanu zdrowia poprzez organizację różnych zajęć z profesjonalnym instruktorem i zainteresowane osoby proszę o śledzenie naszych mediów społecznościowych albo mediów czy Facebooka tych poszczególnych sołectw. Ten program wkrótce również ruszy i terminy będą też tam zamieszczone. W ramach promocji zleciłem wykonanie filmu historycznego pod nazwą Historyczny spacer po gminie Witkowo, który będzie realizowała firma z Wrocławia. Wzorem lat ubiegłych również nawiązaliśmy współpracę z Radiem Plus Gniezno i będzie to jak poprzednie sezony Studio Lato Radio Plus Gniezno na terenie Skorzycina. O ile nic się nie zmieni, to wstępny termin 15-17 lipiec tego roku, także również zapraszam na to wydarzenie do ośrodka wypoczynkowego w Skorzycinie. Jeżeli rozmawiamy o ośrodku Skorzycin, to również mieliśmy kilka spotkań ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Obu Skorzycin. Udział w tym spotkaniu brali również przedstawiciele naszej rady. Również ja uczestniczyłem, dyrektor Oksidu, pracownicy, którzy w tym zakresie obowiązku mają temat ośrodka wypoczynkowego. I tam poruszyliśmy kilka tematów, między innymi również był poruszany temat opłat wjazdowych, poruszyliśmy temat śmieciowy, głównie to tematy wielogabarytowe i remonty domków. Również była sugestia, by oznaczyć obiekty, które są legalnie wynajmowane, zapisane w naszej ewidencji. Dalej również oznaczenie budynków na terenie ośrodka wypoczynkowego, że kurier, który dostarcza przesyłkę, pocztę, żeby miał ułatwione zadanie. Omówienie również tematów związanych z działaniami kulturalnymi na terenie ośrodka na ten sezon oraz podjęcie działań, jeżeli chodzi o tak zwaną nawigację związaną z dojazdem do ośrodka wypoczynkowego, bo no, troszeczkę ona inaczej prowadzi, znaczy prowadzi dobrze, tylko że no, nie takim szlakiem, jakim byśmy sobie życzyli, niepotrzebnie turyści gdzieś tam powiedzmy po lasach jeżdżą, no i mamy, że tak powiem, to na tapecie, czy te nasze sygnały pomogą, bo to już od nas nie zależy, to trudno powiedzieć, ale taki temat również się pojawił. Również mieliśmy kolejne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzycinie. No trochę był już mniejszy skład, ale no, na tym spotkaniu przedstawiciele tego stowarzyszenia wyrazili swoje niezadowolenie, jeżeli chodzi o bardzo wysokie stawki wjazdowe na teren ośrodka. Oraz drugi temat, skróciliśmy z 1,5 godziny do 15 minut czas darmowego pobytu na terenie ośrodka. Stanęło na tym, że no, do końca już nie mam wpływu na stawkę, natomiast wydłużyłem ten czas bezpłatnego pobytu z 15 minut do 1 godziny. Myślę, że tutaj no, na tyle, na ile mogłem pomóc, to na pewno to usprawni ten pobyt turystów, którzy na zasadzie no, może kogoś dowiozą, coś dowiozą, godzina chyba starczy. I na koniec jeszcze chciałbym tu Państwu statystykę przytoczyć. Przypominam, dzisiaj jest ostatni dzień
na składanie deklaracji związanych ze źródłami ciepła, czyli krótko mówiąc z tymi naszymi piecami, niezależnie od tego, jakim rodzajem materiału, jeżeli chodzi o opał, opalamy, istnieje obowiązek właśnie do dnia dzisiejszego takie coś zgłosić. Można to samemu w postaci internetowej wejść na ankietę. Ja mam tutaj dane na 22 czerwca. W naszym systemie jest 2000, na ówczesny czas było 2137 zgłoszonych punktów. To są wszystkie budynki i lokale niemieszkalne i mieszkalne. Na dzień dzisiejszy, jak to policzyliśmy orientacyjnie w stosunku do tych wszystkich kopciuchów na terenie naszej gminy, to na ten ówczesny 22 to było około 65% naszych mieszkańców. No, zostało tam jeszcze od tego momentu 10 dni. Na pewno tam ta statystyka troszeczkę się podniosła, także jeżeli ktoś z Państwa zapomniał, dzisiaj do godziny 24 jest jeszcze możliwość zgłoszenia, no i już oczywiście samemu na stronę internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No nie chcę tu mówić o karach, bo to oczywiście to nie ja tutaj będę decydował, ale no, również z tego co się orientuję, potrzebne będzie jakieś zaświadczenie o zgłoszeniu tego kopciucha, by zakupić na przyszłość ten tańszy węgiel, więc tutaj też jak gdyby interes ze strony posiadaczy czy używających tych kopciuchów. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Są pytania do pana burmistrza? Dziękuję. Dziękuję. Gdzie zawsze informacja jest zawsze Radę Miejską? Przyjemnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o przygotowaniu do sezonu letniego. Proszę pana Tomasza Radacza, dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o przedstawienie informacji. Dzień dobry. Witam wszystkich. Każdego roku przed sezonem, który oficjalnie rozpoczął się już 25 czerwca, wykonywaliśmy i wykonujemy do tej pory w sposób ciągły sprzątanie całego terenu ośrodka, wywożąc ogromne ilości podrzuconych śmieci od worków z liśćmi i obcinanych gałęzi na poszczególnych dzierżawionych posesjach, potem sarki, lodówki i inny sprzęt wielkogabarytowy, który każdy dzierżawca powinien w własnym zakresie utylizować. To kolejny rok z dużymi ilościami podrzuconych śmieci, mimo wielu upomnień naszych i upomnień ze strony gminy, dzierżawcy od nam podrzucając. Porzucają, mając jeszcze do tego uwagi co do czystości na terenie ośrodka. Wykonaliśmy szereg niezbędnych prac remontowych w obiektach przekazanych i zarządzanych przez OSIR zgodnie z zarządem zwykłym zapisanym w statucie. A mianowicie wymalowano wszystkie pokoje wraz z innymi pomieszczeniami w domu czasowym przy plaży. Naprawiono i pomalowano zewnętrzne elementy podschodowe oraz inne elementy w pozostałych budynkach zarządzanych przez OSIR na terenie ośrodka. Naprawiono i przemalowano, odświeżono elementy małej architektury, ławki oraz urządzenia na placach zabaw, uzyskując stosowny dokument dopuszczający do ich użytkowania. Zakupiliśmy deski, wykonaliśmy nowy podest dla obsługi ratowniczej oraz uzupełnialiśmy w pomoście. Wymieniliśmy szereg uszkodzonych automatów współpracujących w toaletach publicznych na nowe, bardziej ekonomiczne w celu oszczędności zużycia wody i zmniejszenia opłat za kanalizację sanitarną. Co prawda zmuszeni zostaliśmy, ale zrobiliśmy to, czyli przystosowaliśmy i wymieniliśmy sprzęt telewizyjny, dostosowując go do nowych telewizyjnych wymogów przesyłowych w domu czasowym. Dokonaliśmy również szeregu zakupów uzbrojających sprzęt i urządzenia, które są na wyposażeniu domów czasowego, domków, takich jak czajniki, maszynki elektryczne czy inne wyposażenie kuchenne. No i ogrom środków czystości i środków do dezynfekcji.
Kupiliśmy również piłę motorową i dmuchawę, drobny sprzęt przeznaczony do codziennego utrzymania porządku i czystości na terenie ośrodka. Wykonano coroczną dezynfekcję miejsc zabawowych oraz przeprowadzono wymagane prawem przeglądy techniczne, które wykonały osoby w tym do tego uprawnione. Naprawiliśmy w miarę swoich możliwości murarskich inne uszkodzone elementy betonowe znajdujące się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz oznakowaliśmy jak co roku teren całego ośrodka i plaży. Wykonaliśmy również większych zadań przebudowy kolejnych urządzeń oraz linii elektrycznych zasilających ośrodek wypoczynkowy w związku z pobudowaniem przez energetykę nowej przesyłowej sieci elektroenergetycznej w Skorzęcinie z wymianą żarówek na latarniach na energooszczędne włącznie. Do nowej sieci elektroenergetycznej zobowiązani są obecnie przyłączać się wszyscy dzierżawcy ośrodka. Od 1 stycznia 2022 roku cały ośrodek wypoczynkowy w Skorzęcinie posiada nowe zasilanie i nowe przyłącza energetyczne. No, dzięki wielu rozmowom prowadzonym z przedstawicielami energetyki udało nam się to zadanie, które trwa już od kilku lat, zakończyć. W chwili obecnej ośrodek wypoczynkowy w 100% jest już zelektryfikowany i podlega energetyce. Podjęliśmy stosowne działania również w zabezpieczeniu ośrodka w grupę ratowników wodnych, którzy od 21 czerwca dbają o bezpieczeństwo gości korzystających z akweru wodnego i plaży. Zabezpieczyliśmy obsługę punktu medycznego znajdującego się w budynku domu czasowego przy plaży, gdzie również od 25 czerwca świadczona jest i zabezpieczona jest pierwsza pomoc przez medserwis Mirosław Warzywo-Smogrowca. Przeszliśmy kontrolę stanu PIT-u. Wszystko jest tam w porządku. Nad bezpieczeństwem osób i mienia czuwa grupa pracowników ochrony firmy Dozus Niezna. Patrole odbywały się już dużo wcześniej, bo odbywały się już od miesiąca maja w te tak zwane drugie weekendy, ponieważ duża ilość gości odwiedzała nasz ośrodek. Od 25 czerwca wszystkie grupy ratownictwo-wodnego, dozoru patrolowego oraz pomocy przedmedycznej pracują już każdego dnia tego sezonu turystycznego 2022. I tak grupa ratowników wodnych od 10 do 18, od 18 do 22 patrole wodne, punkt medyczny całodobowo we wszystkie dni tygodnia, dozór też we wszystkie dni tygodnia, w większych albo mniejszych składach. Weekendowo są to składy minimum 10-osobowe. Od połowy czerwca działa również weekendowo grupa, tak zwana grupa porządkowa obsługująca parki celem zabezpieczenia miejsc postojowych dla jak największej grupy zmotoryzowanych gości, którzy nas odwiedzają. Jeśli chodzi o prace porządkowe, czyli sprzątanie na terenie ośrodka porządkowego, trwają one już od początku kwietnia. Niestety w związku z dużym bałaganem powstającym w weekendy już od maja zaczęlibyśmy uruchomić sobotnie i niedzielne dyżury, ponieważ po nocnych odwiedzinach ośrodka pozostawiono duże ilości śmieci, sporo porozbijanych butelek i wyrzucanych pyłek, gdzie opakowań po jedzeniu. Dla Państwa informacji również od tego sezonu zwiększyła się liczba miejsc umożliwiających segregację śmieci. Została zwiększona liczba koszy. W kilku dodatkowych miejscach będzie można ten program segregacyjny realizować. Trudno dzisiaj określić, na ile społeczeństwo jest zmobilizowane do prawidłowego utrzymania czystości i porządku w ośrodku, ale taki element jest elementem niezbędnym, aby prowadzić zrównoważoną gospodarkę odpadami. W związku z powyższym informacją możemy zakomunikować, czy jesteśmy w pełni gotowi, podejmujemy codzienne działania w sezonie letnim 2022. Inne niezbędne zadania do wykonania w ośrodku wypoczynkowym są wykonywane na bieżąco. Skorzęcin nie znosi próżni, stąd każdego dnia stawiam przed nami jakieś nowe zadania, które staram się w miarę swoich możliwości wykonywać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są pytania do pana dyrektora? Dziękuję bardzo. Zwiedzka informację przyjęła. Przechodzimy do punktu 5. Informacja o przygotowaniu komisariatu policji do zabezpieczenia porządku publicznego w okresie letnim na terenie gminy, w szczególności w ośrodku pożytkowym w Skorzyncinie. Proszę pana komisarza Rafała Kamińskiego, komendanta komisariatu policji Litwowie, o przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa na terenie ośrodka przyszłowego w Skorzyncinie, jak również w infrastrukturze dojazdowej do ośrodka, no sam ośrodek, który już jest, tak powiem, punkt docelowy, natomiast nas jako organ odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko na terenie ośrodka, ale również na terenie całej gminy. Droga dojazdowa tutaj do ośrodka, parkingi buforowe, które dodatkowo jeszcze przed znajdują się przed ośrodkiem, mają umożliwić dojazd, parkowanie i przybycie gościom na tym ośrodku, przebywanie tam jest naszym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o siły, jakie są przeznaczone w tym roku, będą to funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Witkowie. Dodatkowo rozkazem komendanta wojewódzkiego do tego zabezpieczenia zostaną przeznaczeni. Dotyczy to przede wszystkim służb patrolowych na trzeciej zmianie w weekendy. Patrole składają się z przewodników psów służbowych wraz z psami służbowymi, które będą pełniły patrole prewencyjne na terenie ośrodka. Dodatkowo będzie też wsparcie z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, patroli prewencyjnych i patroli ruchu drogowego. Oraz decyzją komendanta powiatowego policji w Gnieźnie została powołana grupa realizacyjna, która doraźnie sytuacja, kiedy będzie przewidywany zwiększony napływ turystów na teren ośrodka, będzie nas wspierała i będzie działała na terenie ośrodka. Będą funkcjonariusze zarówno umundurowani, jak i umundurowani, bo poza różnego rodzaju zejściami obserwując na podstawie tego, co się działo w ubiegłych latach, dochodzi tam nie tylko do zdarzeń jakichś chuligańskich, ale również zdarzają się osoby, które nie tylko są pod wpływem środków odurzających, ale również posiadają je, próbują je innym udostępnić. Także stąd decyzja komendanta powiatowego i nasze zaangażowanie w tej materii. Tutaj, jak wspomniał pan kierownik, ten sezon praktycznie już jest rozpoczęty. To nasze zaangażowanie, jeżeli chodzi o środki wypoczynkowe, już jest zwiększone. Oczywiście dodatkowym wyzwaniem, które się tutaj pojawia, jest nowy system poboru opłat, który poza tym, że w naszej obserwacji działa bardzo skutecznie, natomiast z uwagi na wysokość opłat niestety wygeneruje też pewną ilość uczestników ruchu, którzy będą chcieli uiścić opłaty za wjazd na terenie ośrodka i będą na terenach leśnych parkowali, stąd też nasze zaangażowanie będzie też większe poza samym ośrodkiem. Wiadoma sprawa, temperatura jest taka, jaka jest, żeby zapobiec ewentualnym przede wszystkim zaświęcaniu terenów leśnych, ale też ewentualnym zagrożeniom pożarem. Będziemy musieli się tutaj w tej materii również też mocno zaangażować. Czy są jakieś pytania w tej materii? Czy są jakieś pytania pana komendanta? I tą część już mamy. Proszę bardzo, przewodniczący. Znaczy ja, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja tak naprawdę chciałem się odnieść do rozmowy Pana Komendanta i do wystąpienia tutaj dyrektora. Nie wiem, czy to teraz, czy od razu. Nie, teraz może Pan zadać pytanie w tym punkcie dotyczącym bezpieczeństwa. Dobrze, to jeśli o pytania, to nie wiem, bardzo podsumować chciałem. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję w tym punkcie. Wiadomo, że Rada Miejska informację przyjęła. Natomiast w punkcie 6 pan komendant Rafał Kwilik-Niewikowski przedstawi informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy miasta Witkowo za 2021 rok.
Szanowni Państwo, Komisariat Policji w Witkowie w zakresie swojego działania mamy tylko gminę Witkowo, ale również gminę Mielnowo. Niestety, jeżeli chodzi o ilość różnego rodzaju zdarzeń, także przestępczych wykroczeń, niestety więcej jest na terenie gminy Witkowo, a przede wszystkim wspomnianego już przed chwilą ośrodka wypoczynkowego w Skorzyncinie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że gości, którzy tam przebywają na terenie ośrodka, są tam przez kilka godzin, maksymalnie kilka dni, zazwyczaj weekend, starają się maksymalnie ten czas wykorzystać, spożywają alkohol, zdarza się, że są pod wpływem innych środków pobudzających, no i dochodzi do różnego rodzaju zakłóceń. Tak jak wspomniałem, nie tylko one mają charakter chuligański, ale bardzo często dochodzi do poważnych zdarzeń w Polsce. Jeżeli chodzi o ujawnione wykroczenia na terenie całej gminy Witkowo, może inaczej, najpierw się tutaj skupię może na interwencji. W przeciągu całego roku 2021 interwencji na terenie gminy Witkowo odnotowano 1095, z czego w miejscach publicznych 988 domowych, 98 w innych miejscach 3. Zatrzymano sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub bezpośrednim pościgu 68 osób, ujawniono osób poszukiwanych 17. Funkcjonariusze podczas służby wylegitymowali 4258 osób. Z tych osób, które wylegitymowano, 905 osób podano badanie na zawartość alkoholu. Ujawniono 1213 wykroczeń, z czego na 1098 sprawców wykroczeń został nałożony mandat karny, skierowano 10 wniosków o ukaranie, zastosowano środków oddziaływania wychowawczego, to jest artykuł 41 kodeksu wykroczeń, 105. Zatrzymano praw jazdy 8, zatrzymano dowodów rejestracyjnych 47, ujawniono osób będących pod wpływem alkoholu, mówimy tutaj o osobach kierujących pojazdami 27. To najczęstszych zdarzeń, jakie czynów, do jakich dochodziło na terenie gminy, na które musiała reagować tutejsza jednostka, ale również policjanci, którzy przebywali w ramach wsparcia, były to wykroczenia drogowe. Ośrodek wypoczynkowy, ta droga dojazdowa i przede wszystkim ilość uczestników, którzy przyjeżdżają, tych turystów, którzy chcą skorzystać z tego miejsca, było nieurokliwego, powoduje, że nie zawsze, nie wszyscy chcą się dostosować do przepisów, skorzystać z miejsc parkingowych, które na terenie ośrodka są i zazwyczaj parkują na poboczu, byle bliżej bramy, byle nie było potrzeby zapłacenia za wejście na te, za wjazd na terenie ośrodka, by pieniądze są, że tak powiem, z pożytkowania coś innego. Więc tam najczęściej dochodziło do wykroczeń na tej drodze wyjazdowej polegającej na parkowaniu w miejscu niepozwolonym, parkowaniu na pasie przeznaczonym do ruchu pieszego, zatrzymywaniu, parkowaniu pojazdów na terenie pętli autobusowej, która znajduje się po drugiej stronie bramy wjazdowej. Ponadto często dochodziło do różnego rodzaju, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o ośrodku wypoczynkowym, ale również o terenie samego Witkowa, spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym. Tutaj bardzo często jest to czyn, z którymi policjanci mają do czynienia. Oczywiście staramy się z całą surowością reagować. Sprawcy zazwyczaj są karani grzywną w postaci mandatu karnego, czyli pokorni. Jest za nim kierowany wniosek o ukaranie do sądu rejonowego w Słupcy. Funkcjonariusze
poza oczywiście tymi represyjnymi działaniami, również działali tutaj w kwestii edukowania. Spotykali się z młodzieżą, spotykali się z dziećmi, spotykali się z seniorami, działali również w kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiadomo, sprawa tutaj nasz Rembrandt Witkowski prowadził procedurę niebieskich kart. Oczywiście zawsze się to odbywa przy współudziale dzielnicowego. I nasi dzielnicowi Witkowscy odbyli 143 spotkania dotyczące właśnie procedury niebieskiej karty. Tak, 143 spotkania. Jeżeli chodzi o kwestie miejsc, które objęliśmy takim monitoringiem, to też jest kwestia naszej współpracy tutaj z samorządem. Bardzo często jesteśmy informowani przez pana burmistrza. Chodzi tu dokładnie o miejsca, w których gromadzi się młodzież, place zabaw, często wiadomo, że to nie tylko, że oni się spotykają, palą papierosy, czasem zdarza się tam spożywanie alkoholu, więc policjanci tutaj reagują na takie przypadki. Często ta młodzież również spotyka się tutaj na placu, na tym parkingu przed miejskim ośrodkiem. To, że ten policjant podjedzie i napomni jednego czy drugiego, powiedzmy, delikwenta, też odnosi skutek. Ta młodzież, która często pozostawała sobie jakieś tam śmieci, niedopałki, stara się to miejsce po prostu zostawić, że tak powiem, jakieś uprzątnięte, posprzątane. Może to dojdało, bo to troszeczkę jeszcze brakuje, ale zmiany już widać. Druga rzecz jest taka, no, my jesteśmy za tym, żeby akurat w takich miejscach ta młodzież się spotykała, bo po pierwsze jest to bezpieczne. My w razie jakichkolwiek sytuacji, kiedy dochodziło tutaj do różnego rodzaju naruszeń, jesteśmy w stanie w miarę szybko zareagować. Stąd uważamy, że to miejsce jest akurat jako miejsce spotkania młodzieży i jest jak najbardziej wskazane. Czy są tutaj jakieś pytania? Czy są pytania do pana komendanta? Nie widzę. Pan komendant wyczerpał nam informację. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska informację przyjęła. I tutaj pan prezes Krzyżanowski chciał zabrać głos, podsumować właśnie sprawę z Korzęcina i tego bezpieczeństwa. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu, panie burmistrzu, panie przewodniczący. Jako przewodniczący Stowarzyszenia Skorzęcin, tak naprawdę chciałem podsumować wystąpienie pana komendanta. My jako przedsiębiorcy, to co od kilku lat, jeśli chodzi o ochronę, o policję, w 100% myślę zadowoleni. Ten temat, który przewijał się kiedyś na wszystkich spotkaniach, gdzie jest ochrona, gdzie jest policja, jakie jest niebezpieczeństwo, myślę, że ten temat już minął. Od kilku lat to w zasadzie jest temat. To nie oczywiście w ramach tych ograniczonych środków osobowych, które pan ma, bo wiemy, że to jest policjantów. Co do tutaj wystąpienia pana dyrektora, oczywiście, jeśli chodzi o przygotowanie takie stricte techniczne, no, jest to coś, co się robi, co żeby otworzyć, trzeba to zrobić. Tak? Trzeba posprzątać sklep, trzeba przygotować ośrodek. Co do tego pierwszego punktu, że dzierżawcy śmiecą. No, spodziewałem się, że dzisiaj przyjdzie pan i powie, mam pomysł na to, albo pracuję ze swoimi ludźmi nad rozwiązaniem tego tematu. Tak jak 5 lat temu mówiliśmy tylko o ochronie, o bezpieczeństwie, tak w tej chwili od kilku spotkań mówimy przede wszystkim śmieci, śmieci, śmieci. Panowie radni, panie radnie, no też tak zdziwiłem się, że nikt z was nie zadał żadnego pytania na temat tego, co się dzieje w ośrodku, że ostatnie 2 miesiące to są same tylko negatywne opinie. Opinie w głosie, opinie na Facebooku. Co się dzieje, że ludzi w czerwcu, tak ciepłym czerwcu, jest tak mało? I w tygodniu, i w weekend. To, co kiedyś z jednym radnym powiedział, będzie tak przemysłowiczne. Nie wiem, na jakiej podstawie to mówi. No, ktoś tak powiedział. Pan komendant sam zobaczył. Problemem jest wjazd. Pierwsza rzecz. My, myślę też, że powinniśmy się bać, jak tego roku, jeśli chodzi o frekwencję aż tak bardzo.
chwili jako gmina, jako przedsiębiorcy usiąść i porozmawiać, co zrobimy w przyszłym roku, za 2 lata, za 3 lata. Ja uczestniczę w podobnych spotkaniach między zrojach i w tej chwili nie mówimy już o tym sezonie. To ten sezon już jest praktycznie skończony, bo już rozpoczęłem te rezerwacje, są przyjęte. Ale tak naprawdę my w sierpniu się spotykamy z zdrojami, które rozmawiamy o tym, co zrobimy w przyszłym roku. Jeśli chodzi o tematy, postulaty, pan burmistrz został, przekazaliśmy 17 czerwca. Mam nadzieję, że podczas następnego spotkania radnych będziecie o tym rozmawiać. Ja wiem, że wśród was, nie wiem, na 15 osób jest połowa taka, która skorzystna nie lubi, traktuje tego zupełnie. Ale chociaż ci, którzy są tam, którzy lubią, którzy czują, niech przekonają z innych, nie zaczną rozmawiać o tym. My o tym, czy jest posprzątane, tak naprawdę zupełnie powinniśmy rozmawiać. My powinniśmy rozmawiać o tym, jak ściągnąć tych ludzi. Co zrobić, żeby tych ludzi nawet najwięcej ściągnąć. Panie burmistrzu, wiem, że za chwileczkę będzie kolejny punkt, podsumowanie, udzielanie pana absolutorium. Jako przedsiębiorcy z Korzęcina udzielamy panu tego absolutorium. Dajemy ten jeden punkt od nas, tak mówiliśmy, jesteśmy w celu, jesteśmy 16 radnym. Tak naprawdę za te kilka spotkań, które odbyliśmy, widać, że one, że pan to czuje, pan chce nas pomóc. Tak, ja, tak i pan, myślę, że to jest założenie, że no, biznes robi się z ludźmi, a nie z firmami i z urzędami. Stosuje się pan do tego. Jeszcze raz, nie wiem, może zróbmy takie spotkanie podsumowujące we wrześniu, czy w takiej grupie, czy w mniejszej grupie. Ja mogę tylko dodać, że w sierpniu mamy Komisję Oświaty i spotykamy się u dyrektora przy Wojciechu w Skorzycinie i możemy zaprosić tutaj przedstawicieli stowarzyszenia i możemy akurat rozmawiać. Z tym chwilą. Tak, czyli powie się. 15 sierpnia. Ja też dodam, czy jesteśmy w stanie na 15 sierpnia wyciągnąć dane z tego systemu, z naszego systemu, ile osób wjechało w czerwcu rok do roku, ile osób w lipcu rok do roku. Ale nie po kwotach, tylko po kwotach, tylko sobie odejmiemy ten podwyżki prawo. Znaczy na tej komisji omówimy sprawy bieżące, które tam się funkcjonują w tym sezonie, to co zobaczymy. Natomiast we wrześniu możemy spotkanie zrobić to, o czym mówiłem panu i tak usunąć. Dobrze. Nasza strona dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, dziękuję za ten jeden punkt. Mobilizuję. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o powiedzmy statystykę, to mam na myśli, że z tego nowego systemu, z tego... Tak, tego starego nie jesteśmy w stanie opuścić. Nie ma problemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy godzinę 13.16. Ogłaszam przerwę do godziny 13.40. Koniec przerwy. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy i miasta Witkowo za 2021 rok. Debata nad raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza gminy miasta Witkowo. Zgodnie z ustawą samorządu gminy, burmistrz ma obowiązek co roku do dnia 31 maja przedstawić Radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje funkcjonowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem prowadzono się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy oraz rady. Mieszkańcy mogli zgłaszać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie pisemne zgłoszenia o chęci zabrania głosu w debacie. Zgłoszenia można było składać do dnia 29 czerwca bieżącego roku, a więc do wczoraj. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Stwierdzam, że do debaty nie zgłosił się żaden z mieszkańców. Po zakończeniu debaty Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad wotum zaufania do pana burmistrza. Otwieram debatę nad raportem o stanie gminy miasto Witkowa za 2021 rok. Radni dostali ten raport na tablety, zapoznali się z nim. Czy mają jakieś tematy, które chcą poruszyć? Czy ten raport jest tak czytelny, że... Proszę bardzo.
Czy raport jest na tyle jasny, że możemy przejść do dalszej części? A więc przechodzimy do głosowania o udzielenie wotum zaufania dla burmistrza gminy miasta Witkowo. Kto z Wysokiej Rady jest za udzielenie wotum zaufania? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Mamy wynik głosowania. 15 za. Stwierdzam, że Rada Miejska bezwzględną większością głosów udzieliła burmistrzowi gminy miasta Witkowo wotum zaufania. Gratuluję panie burmistrzu. Pan przewodniczący pozwoli, że w tym miejscu bardzo serdecznie podziękuję. Szerzej powiem się przy absolutorium, ale dziękuję za tą jednomyślność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza gminy miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W niniejszym punkcie Rada Miejska podejmie dwie uchwały. Pierwsza o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, a więc sprawozdanie finansowe, inaczej bilans, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasta oraz informacji o stanie mienia za 2021 rok. I druga uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi gminy miasta Witkowo. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy miasta za 2021 rok oraz krótkie omówienie informacji o stanie mienia komunalnego. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu tak skrótowo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu naszej gminy za ubiegły rok. Sprawozdanie liczy około 190 stron. No, nie da się to tak w jednym zdaniu tutaj zamknąć, powiedzmy, tych różnych spraw, które w ciągu poprzedniego roku były realizowane, bo mamy praktycznie cały przekrój funkcjonowania, więc poszczególne nasze jednostki, czy to budżetowe, czy placówki oświatowe, wszystkie inwestycje, no generalnie wszystkie pieniądze, które przepływają przez nasz budżet. Pozwoliłem sobie tutaj takie najważniejsze rzeczy zaznaczyć. Państwo dysponują tym materiałem, który tutaj będę przedstawiał i myślę, że jeżeli będą pytania, no to nie ma problemu, odpowiem. Natomiast no, Państwo mieli okazję również to wcześniej przeanalizować. Tak jak powiedziałem, 190 stron jest to opracowanie, które daje tutaj wgląd do aktualnej i tej sytuacji, może nie aktualnej, ale tej, która była na koniec 2021 roku. Jeżeli chodzi o budżet naszej gminy, to na koniec grudnia 2020 roku założyliśmy dochody w wysokości, będę na okrągło mówił, dochody w wysokości 64 milionów złotych. Natomiast już po roku, na koniec grudnia 2021, w planie dochody były na 71 milionów, natomiast wykonanie było na prawie 73,5 miliona. Jeżeli chodzi o wydatki, to na 29 grudnia 2020 roku zakładaliśmy, że będzie to kwota niecałe 71 milionów, natomiast po roku okazało się, że założyliśmy plan 77,5 miliona, ale nie był on w całości wykonany, bo wykonaliśmy go w 94%, dokładnie 72,5 miliona.
Jeżeli chodzi teraz o strukturę wykonywanych dochodów, mam tutaj podział według pochodzenia. Można powiedzieć, że ten tort, czy ten wykres kołowy można podzielić na trzy części. Pierwsza, największa część to są dochody własne, czyli te wszystkie sprawy związane z podatkami. Stanowią one 40% naszego budżetu. Dalej na drugim miejscu są dotacje celowe i inne środki, takie jak dotacje, to jest 35% i subwencje, które dają 24%. Na przykład podam, że wpływy z podatku od nieruchomości mieliśmy założony plan 6 milionów na okrągło 600 tysięcy. Wykonaliśmy ponad 100%, bo w kwocie 6 milionów ponad 800 tysięcy. Jeżeli chodzi o wpływy z podatku od środków transportowych, w planie mieliśmy 172 tysiące. Wykonaliśmy na kwotę 187 tysięcy, też ponad 100%. Z podatku rolnego zakładaliśmy wpływy w wysokości 1 150 tysięcy, natomiast wykonanie było niecałe 1 100 000, tutaj mamy 94% wykonania. Myślę, że te sprawy, jeżeli chodzi o podatki, to by były takie najdalej idące. Natomiast też podam kilka cyfr, jeżeli chodzi o nasze zakłady. Ale zanim jeszcze do nich przejdę, to tutaj po drodze mam wydatki budżetowe. I zatrzymam się na wydatkach majątkowych, bo to zawsze Szanowną Radę interesuje. Budżet ogólny budżetem, natomiast ile jest na wydatki majątkowe albo inwestycyjne, czyli na konkretne zadania. Mieliśmy w ubiegłym roku zaplanowane 6 642 000 złotych na wydatki majątkowe. Wykonaliśmy 6 milionów, czyli w granicach 91%. No, nie będę tutaj wspominał, na co te pieniądze między innymi były przeznaczane, bo wiemy, że i tam infrastruktura drogowa, rurociągowa, kanalizacyjna, weźmy no wszystkie, całe nasze życie publiczne, ale tutaj mam zaznaczone, na przykład jeżeli chodzi o, mówiliśmy dość dużo o budżecie obywatelskim i pieniążkach, które akurat z budżetu poszły na dofinansowanie naszych jednostek, czterech jednostek OSP. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, to w planie mieliśmy 737 tysięcy złotych, wykonaliśmy 447, czyli to jest około 60%. Z tego komendy powiatowe policji mieliśmy założenie, że 40 tysięcy otrzymają za te tak zwane płatne patrole. Natomiast się okazało, że wykonanie było trochę niższe. Tych służb nie było potrzeby, że tak powiem, tutaj zapisywać. Wykonanie było na poziomie 30 423 zł. Jeżeli chodzi o to ochotnicze straże pożarne, teraz konkretnie, w planie mieliśmy 426 tysięcy, wykonaliśmy 393, też jest ponad 92 tysiące złotych. Tutaj nie ma tego budżetu obywatelskiego oczywiście, a głównie między innymi też część z tych pieniędzy poszło na adaptację, na remont pomieszczeń w OSP Bytkowie. Tam bodajże, o ile pamiętam, założyliśmy 82 tysięcy, ale też nie było w całości wykonane 74 albo 73. Jeżeli teraz chodzi, co mam tam dalej zaznaczone, no akurat jest zakaz gospodarki komunalnej. Jeżeli chodzi o przychody, założone były w wysokości 10 776 000, wykonanie
trochę niższe, 10 568 000. Jeżeli chodzi o koszty, planowano wydatkowanie oczywiście na poziomie przychodu, natomiast koszty były trochę wyższe niż wykonanie przychodów, bo 10 604 000 zł. Mam zaznaczone również realizację wydatków z zakresu kultury fizycznej. Mieliśmy w planie finansowym kwotę 632 000. Wykorzystaliśmy 603 000, to jest około 96%. Tutaj przypomnę, że gro tych pieniążków to poszło na dofinansowanie Witkowi, MMA, Witkowo-biega, sportu masowego czy Akademii Karate. Jeżeli chodzi o opiekę, wykonanie planu wydatków było następujące. Zaplanowano na 2021 rok w planie finansowym 25 604 000. Wykorzystano prawie że w 100%, bo 25 340 000, to daje przeciętnie 99,8%. Pieniążków, które dzieli jak gdyby opieka społeczna. Nie tylko, bo to są, tak powiedziałem, wszystkie pieniążki, które tam wędrują. Zaznaczyłem również sobie tutaj wykonanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za ubiegły rok. Planowaliśmy kwotę 537 648 zł. Wykonane było, no troszeczkę brakuje, 521 384. Według tutaj naszych obliczeń jest to niecałe 98%, jeżeli chodzi o wykonanie. I w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować sołtysom, radom sołeckim, tym osobom, które czuwają nad tym budżetem sołeckim, tutaj również i pani Ani. Jest to okazja, żeby się przekonać, że potrzeby są o wiele, wiele większe. Mamy określoną pulę. No i u mnie zawsze, jak tutaj o tym mówię, to daję porównanie, że u mnie jest to samo. Co prawda mam miliony, ale to są wszystkie pieniądze i muszę każdemu, że tak powiem, tutaj coś. Jeżeli chodzi o te nasze organizacje, jeżeli chodzi o zakłady pracy, czy bibliotekę, czy powiedzmy inne rzeczy i również ten fundusz obywatelski, czy sołecki muszę zabezpieczyć. No i nie zawsze się udaje, no apetyty są, powiem tak, większe niż realia, ale tutaj nie pamiętam ile lat ten budżet sołecki funkcjonuje. Z początku były obawy i to były takie, no później może i nieporozumienia, ale myślę, że na dzień dzisiejszy, szczególnie ten ubiegły rok, zero problemów. I tutaj Państwu sołtysom za realizację tego budżetu bardzo serdecznie dziękuję. I mam jeszcze tutaj OXIR. Więc również Państwo na pewno analizowali, powiedzmy, te wszystkie sprawozdania, które jednostka nam przedstawiła. Na przychody i funkcjonowanie OXIR-u składa się dotacja podmiotowa, którą tutaj my jako samorząd przekazujemy. W ubiegłym roku była to kwota 1 735 000 zł. Dalej mamy dotacje celowe, czyli na określony cel. I była to kwota w wysokości 25 000. To były pieniądze, które OXIR płacił na rzecz UKS-ów. Jeżeli chodzi o koszty ogółem, to
Były również pieniądze, które zostały przeznaczone na prace bieżące, nazwijmy to budowlane malarskie, elektryczne, kanalizacyjne w celu poprawy prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Jest to kwota 137 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o remonty, według danych to mamy 8 720 tysięcy. To są remonty i konserwacje. Jeżeli chodzi o wypłaty wynagrodzeń, honoraria osobowe, bezosobowe, to mam na to chyba 1 053 831 zł. Do tego dochodzą jeszcze składki ZUS-u, ubezpieczenie Fundusz Pracy i środki pieniężne na koniec roku na rachunku bankowym były w wysokości 51 tysięcy złotych. I ja z tych takich danych, jeżeli chodzi o sprawy związane z budżetem, miałbym wszystko. Może zanim przejdę do informacji o stanie mienia, to tutaj może pani skarbnik by również swój bilans przedstawiła, może też będzie tutaj bardziej obrazowo za jednym zamachem, jak gdyby uwzględniał to, co tutaj powiedziałem. Prosimy panią skarbnik, panią Grzebecką o przedstawienie bilansu, znaczy sprawozdanie finansowe. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni. Przedstawię bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego gmina Witkowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku. Stan środków pieniężnych budżetu na koniec roku wyniósł 8 917 129 zł i 19 groszy. Należności i rozliczenia kwota 475 693 zł i 8 groszy. W tym należności od budżetów 474 511 zł i 29 groszy. I są to należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2021 roku. I środki te wpłynęły w styczniu roku bieżącego. Pozostałe należności i rozliczenia kwota 1161 zł i 79 groszy. Zobowiązania 6 487 965 zł i 31 groszy. W tym zobowiązania finansowe długoterminowe powyżej 12 miesięcy. Kwota 6 338 068 zł i 21 groszy. Jest to oczywiście stan zadłużenia gminy na koniec roku. Z tytułu zaciągniętych oczywiście kredytów i pożyczek. Zobowiązania wobec budżetów kwota 149 074 zł i 17 groszy. Te zobowiązania wobec budżetu są to zobowiązania z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Pozostałe zobowiązania 822 zł 93 groszy. Aktywa netto budżetu 2 144 415 zł 96 groszy. Wynik budżetu jest dodatni, czyli jest to nadwyżka budżetu. I wynosi ona 846 981 zł i 72 grosze. Skumulowany wynik budżetu 1 297 434 zł i 24 grosze. Rozliczenia międzyokresowe 760 421 zł. I jest to subwencja, która wpłynęła w grudniu ubiegłego roku, a dotyczyła stycznia roku bieżącego. Budżet za rok 2021 został rozliczony nadwyżką z lat ubiegłych
Jest to kwota 2 144 415 zł 96 groszy oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 o finansach publicznych. Jest to kwota 6 338 068 zł 21 groszy. I te środki, czyli nadwyżka budżetowa z ubiegłych oraz wolne środki, zostały wprowadzone do budżetu na rok bieżący i oczywiście stanowią źródło finansowania wydatków. Ja dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy są pytania do Państwa? Dziękuję. Proszę Pani Burmistrzu. Szanowni Państwo, przejdę do informacji o stanie mienia komunalnego gminy miasta na koniec grudnia 2021. Taką informację złożyłem zgodnie z wymogami. I jeżeli chodzi o wartość mienia komunalnego naszej gminy na koniec grudnia 2021, wynosiła ta wartość 178 milionów 770 784 zł. Oznacza to, że zwiększenie wartości majątku w stosunku do ubiegłego roku nastąpiło o wartość 5 milionów 308 tysięcy zł. Czyli przeliczone to jest na procent, daje to 3,1%, jeżeli chodzi o nasze wartość mienia komunalnego, przez ten rok została wzrosła czy podwyższona. Jeżeli chodzi teraz o wartość budynków w porównaniu do poprzedniego roku, czyli na koniec 2021 roku mieliśmy budynki o wartości 42 milionów złotych. Porównując to z poprzednim okresem, też nastąpił tutaj wzrost wartości tych budynków i lokali o kwotę 312 tysięcy. Było to spowodowane między innymi renowacją budynku komunalnego przy Poznańskiej, adaptacją pomieszczeń dla celów OSP w Witkowie, to co też tam wcześniej wspominałem, modernizacją kotłowni, która obsługuje halę sportową w Witkowie przy Trzebiejewskiej, również modernizacją tutaj piwnicy w Centrum Kultury, sprzedażą mieszkalną, mieszkania w Witkowie przy Dworcowej, jak i również sprzedażą budynku mieszkalnego położonego w Wiekowie. Jeżeli chodzi o na przykład zbiory biblioteczne, to jako ciekawostkę mogę podać, że ten cały stan inwentarza został wyceniony jako środki trwałe o wartości 654 122 zł. Więc to tutaj w tych książkach też jest, że tak powiem, potężna wartość finansowa. Jeżeli chodzi o nasze jednostki organizacyjne, to przypomnę, że mamy na naszym stanie Zakład Gospodarki Komunalnej, wszystkie placówki oświatowe, mamy bibliotekę, mamy OCI i mamy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Również Państwo macie te dane, jeżeli chodzi o wartości poszczególnych majątków w poszczególnych tych zakładach organizacyjnych, jednostkach, również tam Państwo doszukają, znajdą. Teraz jeżeli chodzi o dochody z tego mienia, który my dysponujemy, to z tytułu posiadanego majątku komunalnego gmina uzyskała na koniec grudnia 2021 dochody w wysokości ponad 2 milionów złotych. Również tutaj mamy taką tabelę, która obrazuje strukturę tych dochodów. Jeżeli chodzi o inne, to mamy 1 903 000.
to są poza jak gdyby, może inaczej, dochody niezaliczane do dochodów z mienia komunalnego. A więc tutaj na przykład z terenu ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie, wiemy, że tam na okrągło 1,5 miliona było, opłaty planistyczne, opłaty za szalety i tak dalej. I to daje tam kwotę 1 903 000 zł. Jeżeli chodzi o nasz udział jako gminy w podmiotach gospodarczych, tutaj między innymi mamy 323 udziały w kapitale zakładowym oświetlenia uliczne i drogowe w Kaliszu i łączna wartość to jest właśnie 323 tysiące złotych oraz po jednym udziale o wartości 1100 zł w każdej ze spółdzielni socjalnych, która powstały w 2016 roku w Małochowie Szymborowicach. Gmina Witkowo objęła 9 udziałów o wartości właśnie nominalnej i też tutaj mamy dodatkowo po 1000 zł każdy udział. Czyli praktyczne, jeżeli chodzi o nazwę tych spółek, to oświetlenie uliczne, ten nasz udział, spółdzielnia socjalna domowe Przysmaki, spółdzielnia socjalna Razem Być i spółdzielnia socjalna Pomocnik od Zaraz. Jeżeli chodzi o zasób mieszkaniowy, jako administrator, to mamy 3 podmioty, które zarządzają tym zasobem mieszkaniowym. Największym potentatem jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Również mamy kilka mieszkań, którymi zarządza dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie. I również mamy lokal, którym zarządza Urząd Gminy i Miasta. Mam te zestawienie właśnie tego zasobu mieszkaniowego, ale to sobie tam odpuścimy. No, jeżeli chodzi o statystykę, ogólna liczba lokali mieszkalnych na terenie naszej gminy to jest 150 sztuk, z czego 82 mieszkania mieszczą się, czy zlokalizowane są w Witkowie. Natomiast 68 lokali mieszkalnych znajduje się w innych budynkach położonych na terenach wiejskich. Tutaj nie będę statystyki, ile to jest metrów kwadratowych, bo myślę, że to nie jest takie dość istotne. Może dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z czynszu z tytułu właśnie na wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. I porównanie, mam zestawienie koniec roku 2020 i 2021. Na przykład, jeżeli chodzi o czynsze z lokali mieszkalnych, czyli mieszkania komunalne, w 2020 był wpływ w wysokości 356 tysięcy, natomiast już w 2021 był 396 tysięcy. Lokale użytkowe, 2020 rok 72 tysiące, 2021 78. I ponadto gmina ma również w swoim zasobie pewien kilometraż dróg gminnych, publicznych i ma zestawienie, że to jest prawie 110 km dróg gminnych, z czego 23 km położone są na terenie miasta, a 86 km położonych jest na terenie wiejskim. Jeżeli chodzi o sieć wodociągową, ma podane, że to jest na okrągło 175 km sieci wodociągowej, w tym 155 km na wsiach i 19 km w mieście. To samo dotyczy kanalizacji, z tym, że tutaj kilometrów w ogóle mamy 112, w tym 73 km sieci na wsi, 38 km w mieście. Również jesteśmy właścicielem jednego wysypiska śmieci, którego administratorem jest Alkom. Również mamy na swoim stanie oczyszczalnię ścieków i mamy również tutaj ujęcie wody, z tym, że mamy dwa, jedno w mieście, czyli w Witkowie i drugie ujęcie wody w Gorzykowie.
Te dane, które Państwu tutaj przedstawiłem, to zostały opracowane oczywiście na podstawie tych dokumentów, materiałów, które poszczególne zakłady nam przesłały z racji sprawowania tam kontroli, czy z racji obsługi tych wszystkich tematów, które tutaj Państwu przedstawiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym poinformować, że na posiedzeniu komisji radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedstawionych dokumentów. Przedstawię więc tylko ważniejsze jej fragmenty. Uchwała numer składu orzekającego 7/09/54/4 z 2022 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami gminy miasta Witkowo za 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 roku. Osoba tycząca Renata Konowalek, członkowie Aleksandra Marszałek, Leszek Maciejewski. Wyraża o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy miasta Witkowo za 2001 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego opinię pozytywną. I podpisała przewodnicząca składu orzekającego Renata Konowa. Zarówno Komisja Rewizyjna, jak i pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania z budżetu gminy miasta za 2001 rok. Informacje o stanie mienia. Czy obecnie są jakieś uwagi bądź pytania? Nie widzę. Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Witkowa za 2021. Kto z Wysokiej Rady jest za, przeciw, kto się wstrzymał. Wynik 15 za. Stwierdzam, że uchwała ta 1 właśnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy teraz do drugiej uchwały dotyczącej absolutorium. Proszę pana Tomasza Janasa, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy miasta Witkowo na podstawie artykułu 18a ustępu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2022 roku, pozycja 559 zmiana. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Witkowie uchwala co następuje. Paragraf 1. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy miasta za 2021 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy miasta z tego tytułu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komisji Marek Biada, brak podpisu. Zastępca Przewodniczącego Tomasz Janc. Członkowie Komisji Krzysztof Bykowski, Elżbieta Grabowska, Paweł Liszek, Eugeniusz Śmijawski, Paweł Roszy. Uzasadnienie. Do uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy miasta Witkowo. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Witkowie, działając w oparciu o artykuł 18a ustępu 3 ustawy o samorządzie gminnym na posiedzeniach dnia 9-11 maja 2022 roku i 2
2 czerwca 2022 roku przeprowadziła kontrolę i dokonała analizy wykonania budżetu gminy miasta Bitkowo za 2021 rok. Kontrola dotyczyła wykonania planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, realizacji zadań inwestycyjnych, zamówień publicznych, przychodów, rozchodów budżetowych, zaciągniętych kredytów. Ponadto rozpatrywano sprawozdanie finansowe bilans wykonania budżetu gminy i miasta sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku i informacje o stanie gminy. Na przestrzeni 2021 roku budżet gminy i miasta był 8-krotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i 17-krotnie zarządzeniami burmistrza. Po sprawdzeniu treści tych zarządzeń komisja stwierdziła, że wprowadzone przez burmistrza zmiany były zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz upoważnieniami udzielonymi przez Radę. Po uwzględnieniu wszystkich zmian budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawił się następująco. Plan dochodów 71 647 228 zł i 29 groszy, wykonano w 102,5%. Plan wydatków 77 560 432 zł i 74 groszy, wykonano w 93,6%. Budżet zamknął się nad wieczką w wysokości 846 981 zł i 72 groszy. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na punkt pierwszy dochody własne, planowana kwota 27 973 247 zł i 11 groszy. Wykonano 107,1%. Na dochody własne składają się m.in. wpływy z podatków i opłat, które planowano w wysokości 14 803 zł. 837 zł 65 groszy, a wykonano 105%. Wpływy z majątku 220 345 zł wykonano 97%. Pozostałe wpływy nieopodatkowane, które planowano na wysokość 2 696 843 zł i 49 groszy wykonano 113,4%. Do wszystkich zalegających z płatnościami wysłano pomnienia. We wrześniu 2021 roku komisja kontrolowała częściową ściągalność podatków i opłat, natomiast w marcu bieżącego roku komisja kontrolowała ściągalność podatków, poszczególnych podatków za cały 2021 rok. W wyniku tych kontroli ściągalności podatków i opłat oceniono pozytywnie. W oparciu o analizę umorzeń podatkowych komisja stwierdziła, że łączna kwota dokonanych umorzeń wynosiła 5395 zł i 72 groszy. Jest to zaledwie 0,07% ogólnego wymiaru podatku. Nie stanowi więc znaczącego uszczerbku dla dochodów gminy. Punkt drugi. Subwencje z budżetu państwa. Wyrównawcza, oświatowa, równoważąca. Wykonana na kwotę 17 963 103 zł. To jest 100%. Punkt trzeci. Dacje celowe i środki. Poszczególne dotacje i środki wykonano w kwocie 25 537 572 zł i 11 groszy. To jest 99,3%. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek bezwzględnych środków. Na plan wydatków składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Plan wydatków bieżących wynosi 70 917 651 zł i 57 groszy, a wykonano go 94%. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 642 781 zł i 17 groszy, a wykonano go w 90%. W strukturze wydatków gminy według działów klasyfikacji budżetowych wydatki na rodzinę stanowią największą pozycję 29% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki na cel oświaty i wychowania stanowią 37%. Natomiast według grup wydatków 8% stanowią wydatki majątkowe. Podczas analizy wydatków majątkowych komisja stwierdziła, że inwestycje zakończone w 2021 roku zostały przejęte na stan środków trwałych. Konto 011 środki trwałe. Należą do nich m.in. następujące zadania majątkowe. Środek trwały. Budowa kładki dla pierwszych miejscowości Skorzędzin przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego w Skorzędzinie o wartość 184 058 zł i 60 groszy. Przebudowa ulicy Dojazdowej w Bitkowie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartości 200 tysięcy złotych. Zaplanowane zadania majątkowe sfinansowano ze środków własnych gminy oraz środków zewnętrznych. W 2021 roku gmina wszczęła 13 postępowań przetargowych, w tym 11 postępowań w trybie podstawowym bez negocjacji, jedno w trybie przetargu nieokreślonego, jedno zamówienie z wolnej ręki oraz 7 zamówień ofertowych. W trakcie roku budżetowego na kwietniowym posiedzeniu komisja kontrolowała wybrane zamówienia publiczne na budowę
opłatki dla pieszych w miejscowości Skorzęci przywieźcie do ośrodka wypoczynkowego Skorzęcina oraz wykonanie robót budowlanych w drodze w Biekowie na ulicach Powstańców Wielkopolskich i Dojazdowej w Biekowie. W ramach kontroli wyżej wymienionego zamówienia publicznego komisja sprawdziła m.in. opis przedmiotu zamówienia dokumentację projektową oraz złożone oferty. W trakcie roku budżetowego na listopadowym posiedzeniu komisja kontrolowała wybrane zamówienie publiczne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ćwierci. W ramach wyżej wymienionego zamówienia komisja stwierdziła m.in. sprawdziła m.in. dokumentację zamówienia oraz umowy. W trakcie roku budżetowego na wrześniowym posiedzeniu komisja kontrolowała realizację inwestycji i remontu i oceniła je pozytywnie. Również w trakcie roku budżetowego kontrolowano realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wybranych sołectwach. Z budżetu gminy udzielono dotacje na zadania bieżące i majątkowe. Dotacje na zadania bieżące wykonano na kwotę 4 932 905 zł 11 groszy, to jest 97,7%, a na zadania majątkowe w kwocie 541 068 zł i 02 groszy. To jest 92,5%. Wszystkie dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Na lutowym posiedzeniu w bieżącym roku komisja dokonała kontroli wykonywania przez burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczeniami dotacji celowych udzielonych w 2021 roku z budżetu gminy. W szczegółowej analizie poddano dotacje na wydatki bieżące dla miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego, gminnej spółki wodnej w Witkowie oraz wydatki majątkowe dla zakładu gospodarki komunalnej w Witkowie na realizację pod nazwą zakup koparki. Zastrzeżenie zgłoszone. Stan zadłużeń przychody osoby. Stan zadłużeń na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 6 338 068 zł i 21 groszy. W tym stan kredytu bankowego zaciągniętego w konsorcjum Banku Spółdzielczego w Witkowie oraz rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie 4 400 000, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 338 686 złotych i 46 groszy, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 599 381 zł i 87 groszy. Spłaty części zaciągniętych kredytów i pożyczek następowały terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Końcowy termin spłaty zaciągniętych kredytów upłynie w 2027 roku. Zastrzeżenie zgłoszone. Analizując sprawozdanie finansowe, bilans wykonania budżetu gminy miasta Witkowo omówiono poszczególne pozycje aktywów i pasywów, w tym należności zobowiązania wobec budżetu. Zastrzeżenie zgłoszone. Rozpatrując informację o stanie mienia komunalnego gminy miasta, komisja dokonała analizy dochodów ze sprzedaży mienia, realizacji planów zagospodarowania mienia komunalnego. W trakcie roku budżetowego komisja dokonała kontroli z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, kontrolowano utrzymanie i stan techniczny świetlic wiejskich w Kamionce oraz Mierzynie oraz stan techniczny i wykorzystanie obiektu szkoły podstawowej nr 2 w Witkowie i przedszkola miejskiego Bajka w Witkowie. Ponadto w bieżącym roku na lutowym posiedzeniu kontrolowano sprzedaż mienia komunalnego za cały 2021 rok. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli dokonanej w trakcie roku oraz wyżej wymienioną analizę zastrzeżenie zgłoszono. Oceniając wykonanie budżetu, komisja stwierdza, że realizacja budżetu była zgodna z planem dochodów i wydatków uchwalonym przez Radę Miejską oraz udzielonym burmistrzowi upoważnieniem. Przy realizacji budżetu przestrzegano zasad gospodarki finansowej określonych przepisami prawa. Komisja wzięła pod uwagę kryterium legalności działań burmistrza. Ponadto badała celowość wydatkowanych środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem, a także gospodarność i rzetelność wykonywanych działań. Podsumowując podjęte działania kontrolne oraz biorąc pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzone w trakcie roku, m.in. kontrolę budżetu gminy za pierwsze półrocze, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej po analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2021 rok i innych dokumentów wymienionych w niniejszym wniosku pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za cały 2021 rok. W związku z tym występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy miasta Wilkowo. Podpisy przewodniczący komisji Marek Radasz. Brak podpisu zastępca przewodniczącego Tomasz Janusz Kunkowie, Krzysztof Wykowski, Elżbieta Grabowska, Paweł Liszek, Eugeniusz Mielski, Paweł Rosz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radni otrzymali przedmiotową uchwałę w formie elektronicznej. Przedstawioną uchwałę Komisji Rewizyjnej stanowiącą wniosek o udzielenie absolutorium
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba uznała wniosek o wizytę za należycie uzasadniony, ponieważ radni zapoznali się uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej na przesesyjnych posiedzeniach komisji, przedstawił tylko jej ważniejsze fragmenty. Uchwała składu orzekającego 6/9955/177/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipkowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy miasta Lipkowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 8/2022 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2020 roku. Osoba przewodnicząca Renata Konowałek, członkowie Aleksandra Marszałek, Zofia Ligocka. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipkowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy miasta Lipkowo tytułu wykonania budżetu za 2021 rok wyraża następującą opinię. Komisja wyraża pozytywnie opinię o wykonaniu budżetu gminy miasta Lipkowo oraz formułowania wniosek o udzielenie burmistrzowi gminy miasta Lipkowo absolutorium z tego tytułu. Decyzję w tej sprawie Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie przy obecności 6/7 członków komisji. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipkowie o udzielenie burmistrzowi gminy miasta Lipkowo absolutorium za 2021 rok został należycie uzasadniony. Przewodnicząca składu orzekającego, członek kolegium, Renata Konowałek. Otwieram dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej i nad wykonaniem budżetu. Proszę przewodniczącej komisji o przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu. Jako pierwszy pan radny Eugeniusz Szczapliński, przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Proszę bardzo. Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Budżet gminy za 2021 rok wykonano w następujących wielkościach. Dochody na planowaną kwotę 71 647 228 zł i 29 groszy wykonano w 102,5%, a wydatki na kwotę 77 560 432 074 grosze wykonano w 93,6%. W budżecie zaplanowano deficyt na kwotę 5 913 204 zł 50 groszy. Natomiast rok budżetowy rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 846 981 zł i 72 groszy, co świadczy o poprawnym wykonaniu zadań budżetowych. Do dobrego wykonania budżetu przyczyniły się dodatkowe środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Starania burmistrza dla korzystnego wykonania budżetu są gwarancją dalszego rozwoju naszej gminy. Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2021 rok. Przewodniczący Komisji Finansów, Eugeniusz Szczapliński. Dziękuję. Proszę pana radnego Pawła Lisiaka, przewodniczącego Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Opinia Komisji Gospodarki Rolnej. Komisja po zapoznaniu się z sprawozdaniami i informacjami dotyczącymi wykonania budżetu gminy pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu na 2021 rok. Zadania budżetowe we wszystkich działach i rozdziałach zostały zrealizowane prawidłowo. Komisja Gospodarki Rolnej popiera wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi absolutorium.
przewodniczący komisji i przed panem. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Pawła Krzymańskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Opinia Komisji Oświaty. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za 2021 rok, w szczególności w zakresie działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Wykonanie budżetu zaopiniowano pozytywnie. W związku z tym Komisja również pozytywnie odnosi się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Czy są uwagi bądź pytania do wniosku Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem się dyskusji poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy miasta Głogów w tytuł wykonania budżetu za 2021 rok. Kto z Wysokich Rady jest za? Kto jest przeciw? Kto się trzyma? Udzieliła burmistrzowi gminy miasta Witkowo absolutorium. Pozwolę sobie jeszcze odczytać uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej Witkowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza gminy miasta Witkowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Dziennik Ustaw 2001 roku, pozycja 599 oraz artykułem 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami, Rada Miejska Witkowie uchwala co następuje. Udziela się burmistrzowi gminy miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję panie burmistrzu. No i teraz mogą być te oklaski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, bardzo serdecznie dziękuję za tą jednomyślność, za udzielone wobec mojej osoby to wotum zaufania i skwitowanie, czyli absolutorium za poprzedni rok. Ale powiem tak, że sukces jest tutaj nas wszystkich, bo to ja jestem organem wykonawczym, państwo jesteście organem uchwałodawczym. I możemy się cieszyć, że jest jednomyślność w naszej Radzie, bo każdy, myślę, że każdemu zależy z nas dobro naszej gminy, dobro tej naszej małej ojczyzny. I za tą jednomyślność bardzo serdecznie dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym również podziękować moim pracownikom, pani skarbnik, tutaj kierownikom, dyrektorom naszych jednostek organizacyjnych, jak również i pracownikom tych poszczególnych zakładów, bo przecież razem można więcej, samemu to praktycznie się nic nie zrobi, także tutaj za to poparcie, za wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. No ja zawsze podkreślam, że ten budżet samorządowy czy gminy to zupełnie innymi prawami się rządzi, jak budżet taki nasz, prywatny, bo pieniądze się można, powiedzmy, z kieszeni swoje wyciągnąć tutaj, tak, jutro, czy pojutrze, czy od razu robimy zakupy. Natomiast wiemy, że nieraz taka drobna, jak tutaj sołtysi przychodzą i się dziwią, że no nie idzie tak, na myśl nie przychodzi mi tutaj jak taki przykład, ale nie idzie tego odwrotnie zrobić, bo to musi być zapytanie, to musi oferta być, to musi inne rzeczy. Ale taka procedura w samorządzie jest, że nieraz takie błahe sprawy, a no wstyd przyznać, się czekają jakiś okres czasu.
gdzie no, faktycznie nieraz wyciągnąć by trzeba było swoje pieniądze i praktycznie w ciągu kilku godzin temat jest załatwiony. Ale dziękuję bardzo jeszcze tutaj za współpracę, szczególnie tutaj moim pracownikom, którzy zajmują się infrastrukturą. Nie będę tutaj wymieniał po nazwisku, bo nie wymienię kogoś, kto się obrazi, ale tutaj mam na myśli tą pomoc, te działania związane ze staraniem się o środki zewnętrzne, bo tak jak tutaj już wcześniej tam czytałem sprawozdanie, nieraz jest miesiąc czasu, jakiś nabór i teraz kwestia, jak mamy dokumentację przygotowaną, nie ma problemu, spełniamy warunki, składamy, czekamy za rozstrzygnięciem. Natomiast nieraz jak jest tak, że no nie ma dokumentacji, to rzadko kiedy tą dokumentację w tak krótkim okresie czasu, czyli tego na przykład miesiąca, można tutaj zrobić. A ta nasza infrastruktura no, jest bardzo wydajna, przewidywalna i za to również bardzo serdecznie dziękuję. I może na koniec powiem tak, no, nie chwaląc się, ale ja osobiście nie miałem okazji odebrać tego wyróżnienia. W ubiegłym roku, pod koniec roku, mój zastępca w Warszawie odebrał prestiżową nagrodę Gmina Dobra do Życia, gdzie nasza gmina w rankingu krajowym w mieście powyżej 5000 mieszkańców zdobyła drugie miejsce. To również powoduje, że czujemy na plecach ogromny ciężar, żeby nie było gorzej. Także to również świadczy o tym, że inni nas doceniają, bo o ile tam pamiętam, to tych aspektów, które nas oceniano, to było chyba 17 albo i więcej. Tych obszarów to nie było, że tam powiedzmy tylko wypoczynek, a było ich bardzo dużo i suma summarum to spowodowało, że ta ocena wypadła, że zajęliśmy drugie miejsce. Także dziękuję bardzo za jednomyślność, ale myślę, że mamy powody do dumy i cieszmy się wszyscy razem. Wszystkiego dobrego, tak trzeba być. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Jeszcze raz bardzo za wiązanki kwiatów, za gratulacje, za życzenia. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2158B w miejscowości Witkowo, ulica Czerniejewska. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przedsesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji, zaopiniowali go pozytywnie. Chodzi tutaj o wspólnej inwestycji z powiatem i umowa jest, że wykonujemy tę inwestycję 50/50. Jesteśmy po przetargu i musimy uzupełnić kwotę brakującą. Czy są obecnie pytania bądź uwagi? Nie widzę. To z Wysokiej Rady za wyższym projektem uchwały, który jest przeciw. Trzyma. Piętnaście za. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie, przestanie 15 rad. Przechodzimy do punktu
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Witkowie. Radni zapoznali się z pierwszym tematem na przesesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji, zaopiniowali go pozytywnie. Jest to uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy. I proponuje się nadanie dla działki o numerze ewidencyjnym 424/16 stanowiące drogę wewnętrzną położoną w Witkowie nazwę ulica Złota. Czy obecnie są jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie, to Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do 11. Dokonanie zmian w letniej prognozie finansowej. Radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w letniej prognozie finansowej na lata 2022-2031 na przedsesyjnym posiedzeniu komisji, zaopiniowali pozytywnie. Czy obecnie są uwagi bądź pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Wysokiej Rady jest za powyższym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 12. Dokonanie zmian w budżecie gminy miasta na 2020 rok. Radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2020 rok na przedsesyjnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali je pozytywnie. Czy obecnie są uwagi bądź pytania do pani skarbnik? 22. Z tego przechodzimy do głosowania projektu uchwały o dokonaniu zmian w budżecie gminy miasta na 2020 rok. Sesji Rady Miejskiej w Witkowie. Zamykam jej obrady. Dziękuję bardzo. Do widzenia.